Cześć moi kochani, witam was w niedzielę o poranku i znowu detektyw POW bawi się w zgadywanie, co będzie w nowej aktualizacji. I chyba udało mi się wyłapać dla was fajne newsy. Pamiętajcie, że to wszystko, co tutaj usłyszycie w tym odcinku, są to domysły, są to przypuszczenia moje. No a jeżeli komuś to się nie podoba, to teraz chyba zobaczycie na to odpowiedni produkt. Dobra, ale zacznijmy od tego, że najpierw byłem w pracy, zobaczyłem pewien post na Reddicie i zachęciło mnie to do nagrania odcinka. Ale mówiłem, zanim nagram odcinek, obejrzę właśnie Clash Arame, która pojawia się 18 stycznia na kanale Clash of Clans. Tak, na kanale Clash of Clans pojawił się Clash Arama z Clash Royale. No i tutaj są ukryte przekazy. Przeważnie właśnie Supercell stara się te przekazy dać w tych filmach i było tym razem to samo. Mam tutaj w tej chwili zanotowane, na którą minutę mam przewinąć. Ja na pewno dużo z tego pominąłem, więc jeżeli ktoś z was coś oglądał i zauważył coś więcej, piszcie mi na maila powp@youtube.pl. Macie w moim profilu. No dobrze. Więc przejdźmy do, w ogóle zostawcie subika, zostawcie łapeczkę, dużo łapeczek, jeżeli wam się podobają takie odcinki i przechodzimy już do odcinka. Dobra, najpierw sobie przejdziemy do czwartej minuty i nie, no pierwszej 05. Pierwszej 05, bo to będzie wstęp do tego, co chcę nagrać. Jak widzicie, tam niby siedzą kibice, ale też tutaj, zobaczcie, siedzi po 8. Czyli standardowe deki. Chociaż tutaj może z tyłu za Magickerem jest więcej, ale zobaczmy, poczekajcie, przełączmy do 4.50. 4.50. Bo to jest, będzie ważne. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8 kart w deku. Dek pierwszy. No i teraz zobaczmy, przejdźmy ten kawałek dalej. Dek drugi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 kart w deku numer 2. Zobaczcie, deck numer 3. Raz, dwa, trzy, cztery, bo tutaj jest czapka. Zaraz też do tego przejdziemy. 5, 6. I to jest chyba taki pierwszy ukryty przekaz, właśnie ten z Reddita, który chciałem nagrać odcinek, że mogą być różne deki. Były do tej pory 8 kart, tutaj będzie 5, 6. Czyli może być tryb z różną ilością kart. Na Reddicie też tak piszą i być może właśnie to jest to, co nam Supercell chciał przekazać w pierwszej kolejności. Właśnie tutaj, nie w pierwszej kolejności, ale ogólnie, że będzie tryb z różnymi dekami i różnymi wartościami kart, czyli 8, 5, 6, tak jak tu widzicie. Jeżeli się z tym nie zgadzacie, napiszcie mi w komentarzu. Jeżeli się zgadzacie też, napiszcie w komentarzu. Pamiętajcie, to wszystko są przypuszczenia. Ale to ten akurat temat tutaj tych deków został podjęty na Reddicie. Ale jeszcze tutaj, poczekajcie sobie, wczytam pędzelek. Zobaczcie, tutaj widzicie zakreślone, chyba dobrze widać, jest czapka. I to może być czapka albo bombera, albo nowa karta. Jak myślicie? Jest w kolorze bowlera. Na Reddicie widziałem, że pisali, że to może być ten właśnie nowy giant jakiś, czy goblin. Właśnie ten goblinowy giant, ale też piszą, że to może być czapka bombera. No i porównałem sobie zdjęcia bombera i wychodzi na to, że to może być faktycznie bomber, ale nie jestem pewny, bo tutaj na przykład zobaczcie, szkieleton jest tutaj ukryty, poczekajcie, innym kolorem sobie tutaj wezmę, szkieleton, widzicie, tu jest szkieleton, no a tutaj zakreślę tego bombera z powrotem. No i ten szkieleton jest na przykład widoczne jego oczy i wszystko i widać, że to jest szkieleton, a tutaj widać tylko czapkę. Gdyby to był bomber, podejrzewam, że jeszcze by było widać te jego okulary. Więc tutaj możliwe, że jest kolejne ukryte, że jest już pokazane, że będzie jednak ta nowa karta z tymi dekami. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie to, co wam tutaj na początku chciałem pokazać, że mogą być różne deki właśnie o różnych liczbie kart. Więc to jest taki pierwszy trop w tym Detective Puff. Ale mówiłem, że obejrzę sobie cały ten odcinek i znalazłem dosyć ciekawe rzeczy. Przełączmy się teraz na 4.41. 4.41 i zobaczcie, tutaj na ścianie wisi deck.
Wszystko jest w porządku, gdyby nie wartość eliksiru. Bo tutaj jest na filmie, widzicie, 3 i 2, a ja mam tutaj ten sam deck złożony w grze, jest wartość 3 i 3. No i tak pierwsza moja myśl, co to może być? Pewnie zmienią wartość eliksiru którejś z tych kart. No i tak mówię, zapewne tak będzie i tak wam powiem na odcinku. Ale zobaczcie dalej. Przechodzi do drugiego deku. I tutaj wszystko by się zgadzało, oprócz Nightwish. Zobaczcie, Nightwish, to jest dobrze? Nightwish? Tak, to jest Nightwish, bo jest legenda. Zobaczcie. Zobaczcie, jaką ona ma wartość eliksiru. Screen też wyleci z gry. Ma w tej chwili 4, a tutaj ma 5. Czyli szykuje nam się prawdopodobnie zmiana wartości eliksiru niektórych kart. Bo Fireball ma 4, Baby Dragon ma 4, Exe ma 5, Giant ma 5, Górnik 3, 3 i 3. Więc Wiedźma tutaj ma 5, a w grze ma w tej chwili 4. Czyli szykuje nam się prawdopodobnie zmiana eliksiru. Jeżeli tego nie widzicie, to tutaj wam zaznaczę. Może nie tym kolorem, żebyście mieli lepszy podgląd tutaj. Widzicie? Jest 5, a w grze mamy 4. Jeżeli się coś mylę, powiedzcie mi. Ale może to właśnie być kolejny przekaz, że tutaj będzie zmiana wartości eliksiru. Czy tylko Nightwish? Czy inne karty też? O tym się przekonamy, ale mamy tutaj właśnie jedną z podpowiedzi. No to lećmy dalej. Pamiętajcie, zostawiajcie łapeczki. Jeżeli takie coś wam się podoba, zostawiajcie łapeczki. No i teraz przejdźmy dalej. Pamiętacie, jak mówiłem wam w filmie poprzednim, już tam którymś, że prawdopodobnie będzie tryb 3x3. I w tym filmie chyba, a raczej na pewno zostało to potwierdzone. Przejdźmy do minuty 19.12. Akurat tutaj 19.11 włączę. I tutaj teraz King wpadł pod kamień. Jestem z Magic Archerem i rozmawiają. Specjalnie włączyłem wam polskie napisy, żebyście zobaczyli. Zobaczcie, w końcu trochę, jeden na jeden czas. Jeden na jeden, a i Magic Archer mu opowiada. Jeden na jeden sprawia, że 3. Czyli będzie 3 na 3. To jest potwierdzenie, według mnie, że będzie tryb 3 na 3. Jeżeli się ze mną nie zgadzacie, oczywiście też napiszcie w komentarzu, bo mogę się mylić. Więc z tego filmu wyhaczyłem na razie tylko tyle. Pokazałem wam eliksiry, pokazałem wam Nightwish, pokazałem wam deki i pokazałem potwierdzenie 3 na 3. Jeżeli coś przegapiłem, bo ten film trwa, ta animacja prawie 20 minut trwa, mogłem coś przegapić, bo się nie skupiałem dobrze, bo już jest późna pora, kiedy to nagrywam dla was. Więc czekam na wasze. Piszcie na maila pwp.youtube@o2.pl i zobaczymy, co dalej znajdziemy. To są moje przypuszczenia, co może być w tej grze, ale 3 na 3 chyba zostało już definitywnie potwierdzone. Czekam na dyskusję, życzę miłej niedzieli, na razie.